Inną formą ochrony przyrody w Polsce są tak zwane pomniki przyrody prawem chronione. Czyli to są takie obiekty przyrodnicze. Bardzo często to są właśnie drzewa. Tutaj jesteśmy przy dębie, bardzo starym z pewnością dębie szypułkowym w miejscowości Koblany w Beskidzie Niskim. O, spójrzcie, jak to wygląda. I to są drzewa, które są na przykład albo bardzo stare, albo są w jakiś sposób wyjątkowe. I to są takie drzewa, które są właśnie chronione. No, jakby ktoś na przykład coś chciał zrobić takiemu drzewu, to wtedy spotka go za to kara. Dlatego jest właśnie napisane, że prawem chronione. Oprócz drzew bardzo często są to na przykład kamienie, głazy narzutowe, czy jakieś ciekawe formy skalne, które też właśnie chronione są, żeby ktoś nie wpadł na pomysł, żeby na przykład zdewastować takie miejsce, nie wiem, pomalować go, czy w jakiś inny sposób uszkodzić taki pomnik przyrody.